UZ Navigator. Cotygodniowy przewodnik po Uniwersytecie Zielonogórskim. Mówimy o tym, co każdy student wiedzieć powinien. UZ Navigator. Jesteś u celu. Małgorzata Włodarczyk, dzień dobry. Zaczynamy nasz cotygodniowy przewodnik po uczelni, dokładnie po Uniwersytecie Zielonogórskim. Dzisiaj porozmawiamy sobie co nieco o socjologii. A dlaczego? Bo już jutro zostaną ogłoszone chociażby nowe kierunki, które powstaną w przyszłym roku akademickim, bo jutro będzie briefing prasowy na temat rekrutacji. A jednym z tych kierunków właśnie będzie kierunek, który powstanie w Instytucie Socjologii. O tym dzisiaj porozmawiam z moim gościem, z doktorem Arturem Kinalem. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi miło. O jakim kierunku mówimy? Wiemy, że to jest nowy kierunek, ale tak. O jakim kierunku mówimy? To znaczy ja tutaj spojrzę do mojej ściągi, mamy analityka społeczna i konsulting cyfrowy, ale cóż to się kryje, jaki to ma w ogóle związek z socjologią? No właśnie, tak się wydaje, że może pozornie trochę odskoczyliśmy gdzieś od macierzystych obszarów, ale myślę, że nie. Myślę, że jesteśmy w domu i ten kierunek, który pod egidą, że tak to nazwę, socjologiczną ruszy, ma mocne umocowanie w kwestiach społecznych i naprawdę wiemy, co robimy pod tym szyldem. Generalnie jest tak, że analityka społeczna, która tu jest zawarta, dotyczy generalnie analizy danych społecznych, więc to jest jakby nasz teren. Tutaj czujemy się u siebie i myślę, że możemy spokojnie na naszych kompetencjach bazować i w tym zakresie kształcić przyszłych specjalistów w zakresie analityki społecznej. Właśnie, bo Państwo cały czas analizujecie, badacie społeczeństwo, ciągle coś, kogoś bierzecie pod lupę, ale czego ci młodzi ludzie będą mogli się nauczyć, jak już przyjdą na ten kierunek i o jakim tutaj kierunku mówimy? To znaczy nie chodzi mi o nazwę, ale studia magisterskie, studia pierwszego stopnia. O czym my tutaj tak naprawdę rozmawiamy? Jest to kierunek pierwszego stopnia, czyli studia licencjackie, trzyletnie dla osób, które teraz mają ochotę po maturze być może, czy może po jakiejś przerwie rozpocząć przygodę ze studiowaniem. Mamy intencję, żeby ten kierunek był przede wszystkim nowoczesny i perspektywiczny. Stąd ten konsulting cyfrowy, analityka społeczna. To nie są przypadkowe. To już jest nowoczesna nazwa. No właśnie, trochę chyba to czuć, mam nadzieję. To nie są też przypadkowe hasła, po prostu one też pochną z analiz. Analizując trendy, zapowiedzi nawet trendów, tego co pokazują różnego rodzaju czy badania, czy dane, czy specjaliści zajmujący się rynkiem. Wiemy, że analityka jest na topie i będzie jeszcze w najbliższym horyzoncie. Kompetencje społeczne, umiejętności związane z pracą z ludźmi, więc analityka też w sensie interpretacji danych, których jest dużo wokół nas, trzeba je po pierwsze zebrać, a po drugie zrozumieć, co w nich się kryje. To jest zapotrzebowanie, które no, raczej nie wygaśnie, a nawet będzie rozkwitać, więc staraliśmy się znaleźć możliwość jakby zaoferowania czegoś młodym ludziom, którzy myślą o swojej karierze i o tym, żeby nauczyć się czegoś ciekawego, to po pierwsze, ale po drugie też no, wyjść trochę śmielej później w poszukiwaniu pracy, czy myśląc o swojej jakiejś trajektorii życia, znaleźć dla siebie jakieś punkty zaczepienia łatwiej, więc ta nowoczesność, skierowanie w stronę świata cyfrowego, konsulting cyfrowy, więc jesteśmy tutaj w świecie nowoczesnych mediów, które stały się naszą rzeczywistością. Umiejętność poruszania się po nich jest jednak pewną kompetencją, która no, nie jest wrodzona. I mimo, że już może młodsze pokolenia rzeczywiście wyrastają z telefonami, z tabletami, to jednak na nie też czyhają tam różne pułapki. Dobrze jest rozumieć ten świat, dobrze jest rozumieć, co on mówi, na co uważać, jak go też kreować, jak stać się jego częścią w sposób aktywny, kreatywny. Więc tego chcielibyśmy nauczyć młodych ludzi. No właśnie, tego chcecie Państwo nauczyć tych przyszłych studentów, którzy zdecydują się właśnie na Wasz kierunek. Ale w jaki sposób chcecie tego ich nauczyć? Więcej teorii, więcej praktyki. Na czym chcecie tak naprawdę się tutaj skupić i jak chcecie to zrobić? Naszym takim podejściem, które między innymi realizowaliśmy w ramach takiego projektu międzynarodowego, on się nazywał So Moved, tak bardzo poruszeni, tłumacząc mniej więcej, jest intencja taka, żebyśmy trochę częściej niż to zwykle ma miejsce wychodzili poza mury uczelni. Czyli jest to edukacja w praktyce, w terenie też, poprzez poznawanie świata na zewnątrz. Oczywiście świat cyfrowy to także, czy w dużej mierze, przestrzeń internetowa, ale jeżeli mówimy o analityce społecznej, to tutaj już będziemy mogli pooglądać ten świat trochę na zewnątrz. Więc nasze metody nauczania są ostatnio coraz mocniej, i to postępuje, nasycane takimi mobilnymi, tak bym to nazwał, praktykami, które mają charakter
no, gdzieś właśnie dotknięcia tej rzeczywistości. Trochę mogą to być wizyty studyjne, mogą to być spacery badawcze, więc tego typu aktywności, grywalizacje, też pracujemy nad tego typu rozwiązaniami, które pomogą trochę uatrakcyjnić formę przekazu treści, przemienić ją trochę w zabawę i jakby uczymy bawiąc trochę w tą stronę idąc. Więc staramy się uatrakcyjnić formułę kształcenia tak, żeby ona była przyjemna dla obu stron w zasadzie i jednocześnie skuteczna. Tyle jeśli chodzi o ten nowy kierunek, bo tak. Też przypuszczam, że nie możemy za dużo zdradzić, skoro jutro dopiero ta konferencja prasowa tak dotycząca rekrutacji. Nie spoilerujmy właśnie. Tak, i nowych kierunków. Ale czym się jeszcze zajmujecie u siebie w instytucie? Oprócz teorii, której jak słyszymy ponoć coraz mniej, bo stawiacie na praktykę, ale co jeszcze się dzieje? Czy działają jakieś koła naukowe? Czy cały czas bez względu na zajęcia prowadzicie dodatkowe badania? Jak wygląda taki codzienny dzień w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego? Myślę, że dzieje się dużo. Takim naczelnym chyba trendem, który teraz czuć w Instytucie, to jest umiędzynarodowienie, tak bym to chyba określił, w różnych wymiarach i w różnych odsłonach. Mam na sobie koszulkę, nie wiem tam na ile to widać, przed chwilką dosłownie niemalże skończyliśmy pracę nad takim projektem BIP, czyli tam Blended Intensive Program, to jest no, współpraca z interesariuszami z innych krajów, którzy do nas przyjeżdżają, studentami, wykładowcami. I to jakby jeden tylko z tych przykładów. Nasi profesorowie, nasi wykładowcy jeżdżą za granicę tam wykładać. Przyjeżdżają do nas specjaliści z innych krajów, którzy mają okazję i nasi studenci też mają okazję poznać trochę świata, dzięki temu, że przyjeżdżają pracownicy uniwersytetu. Ostatnio było dwóch z Turcji, są z Czech. Tak na świeżo mówię, pierwsze z brzegu osoby. Pracuje u nas jeden wykładowca z Turcji, który mu tak się spodobało, że został. Nasi studenci też mają okazję bywać, korzystać z różnych ofert i wyjeżdżają czy na Erasmusy, czy na projekty badawcze. Więc w tym sensie to międzynarodowienie myślę, że jest jakimś takim trochę duchem, który teraz się unosi nad instytutem. I też nowe doświadczenia, można powiedzieć. Jak najbardziej, może nie do tak. końca nowe, bo już ileś lat ta współpraca trwa, jest kontynuowana, ale zapewne to też dodatkowe właśnie praktyczne wnioski, doświadczenia dla studentów. Cały czas nas to jakoś poszerza. Nas, jako pracowników, nam to też daje nowe opcje, otwierają się jakieś nowe pomysły i na współpracę, która też badawczo jakoś tam w tą stronę też międzynarodową idzie. No i oczywiście sami studenci też mogą z tego jakoś korzystać, czy wyjeżdżając za granicę, realizując badania, czy spotykając się na tym, że BIP-ie teraz tutaj, który firmuje koszulką, też nasi studenci spotykali się z kolegami, koleżankami z innych krajów i też uczestnicząc w tych zajęciach, no, wymieniali swoje doświadczenia i poszerzali, myślę, troszkę horyzonty. Co do koła naukowego, o którym pani wspomniała, oczywiście mamy takowe, nosi dumną nazwę Societa i na ten moment przygotowujemy się intensywnie do wydziałowej konferencji kół naukowych. Chcemy zaprezentować projekt pod nazwą BuzzGrow i dotyczy to takiej aktywności studentów oddolnej, może troszkę partyzanckiej, bo nawet nie do końca legalnej, gdzie studenci no właśnie zostawiają czasem jakieś różnego rodzaju BuzzGrowy, a to siedząc na zajęciach i z nudów coś tam gdzieś piszą, a to gdzieś na korytarzu, a to gdzieś, czy w toaletach. To są takie miejsca, gdzie przeprowadzaliśmy, że tak to nazwę, zwiad badawczy. I stamtąd mamy zebrane materiały, które myślę pokazują coś interesującego o tej odsłonie działalności, aktywności studenckiej jednak. Mówi się, że socjolodzy ciągle czegoś doszukują się, grzebią w tym społeczeństwie. W jaki sposób wy prowadzicie badania, analizy? Bo niektórym studentom słowo badania może się kojarzyć z tymi badaniami na przykład do pracy magisterskiej czy do pracy licencjackiej, jakieś ankiety. Jak wy prowadzicie badania? Czy to też są chociażby wywiady, sondaże? Są ankiety. Jeżeli ktoś ma ochotę, to jak najbardziej narzędzia ankietowe nie będą miały dla niego tajemnic. Ale sam osobiście prowadzę teraz seminarium licencjackie i na 10 osób jedna zajmuje się ankietami, więc nie jest to metoda obligatoryjna, że każdy musi iść w tą stronę. Większość poszła w stronę wywiadów, spotkań, rozmów. Ma to oczywiście swoją odpowiednią metodologiczną oprawę. Natomiast jeżeli kogoś odstraszają ankiety i te tak zwane metody ilościowe, no to nie jest to ścieżka jedyna. No to jak socjolodzy na Uniwersytecie Zielonogórskim badają?
Rozmaicie. W zasadzie jest to kwestia upodobań, czasem też oczywiście dopasowania odpowiednich metod do zagadnienia, które nas interesuje, ale wielu nas tam pracuje i mamy wiele podejść do tej rzeczywistości, co nam też pomaga z jednej strony wzbogacać wnioski z badań, bo jeżeli przyjrzymy się czemuś na różne sposoby, na różne strony, realizując badania ankietowo, stosując analizy wizualne, rozmowy z ludźmi, to robi się naprawdę spory pakiet treści, które są zdobyte różnymi drogami i mogą się wzajemnie potwierdzać, uzupełniać, bądź czasem stawiać jakby takie znaki zapytania, to jak to jest, skoro tu wychodzą takie rzeczy, a tu takie. No i studenci będą potrafili posłużyć się różnymi metodami w zależności od potrzeb, upodobań, chęci. Więc to w tym zakresie nie potrafię odpowiedzieć jednoznacznie, że my badamy tak. Mhm. No rozmaicie badamy. Zależy od sytuacji i też jakby to, który z nas jako badacz. Wszystko zależy od tematyki. Od tematyki, tak, tak. W dużym skrócie. Ile lat pan jest związany z socjologią? Oj, teraz muszę policzyć szybko, ale... Tak. Plus minus chociaż. Mhm. Związany z socjologią? Mhm. To mogę dodać studia? Mogę. Bo to studia socjologiczne były 5-letnie wtedy. No to muszę powiedzieć, że bez chyba zastanowienia to wyjdzie 25. 25, czyli można powiedzieć, że około 20 lat tak zawodowo. Czy przez te 20 tak. lat... Badał pan, analizował też studentów, a jeśli tak, no to co możemy powiedzieć o współczesnym studencie? Jacy są studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego, patrząc okiem socjologa? Ja powiem tak, nie robiłem takich badań, które skończyłyby się później jakąś publikacją na temat studentów, choć oczywiście moi koledzy, koleżanki w instytucie tak. Ale robię coś takiego, co może mieć charakter takiego może zwiadu badawczego. Kiedy przychodzą studenci na pierwszy rok, często realizuję coś w rodzaju takiego, może nie powiem, że to jest wieczorek, bo to nie jest wieczorek, ale takie zajęcia zapoznawcze. Rozmawiamy wtedy o ich zainteresowaniach, o tym... Taka integracja troszeczkę. Trochę tak, poznajemy siebie, nie? Bo to też są ciekawe informacje, które mogą się później przydać w toku zajęć. No i z tego wychodzi, że to są strasznie barwni ludzie. Mają wiele ciekawych zainteresowań, często zaskakujących dla nich samych, kiedy słyszą nagle, że ktoś, kto siedzi obok nich, zajmuje się czymś takim odklejonym albo fascynującym. Więc mają, myślę, że są aktywni. Nie tylko w tym sensie akademickim, że się tam zgłaszają czy coś takiego. Po prostu są aktywni w życiu, robią coś, mają swoje pasje. To jest świetna rzecz. Bardzo mnie to cieszy, inspiruje też do tego, żeby te pasje później gdzieś wykorzystywać. Więc myślę, że to są... Ja jestem zbudowany po takich zajęciach, tych, nazwijmy to integracyjno, jakoś zapoznawczych. Nie? Że to jest taka A czy informacja. Na przykład widzi pan doktor jakieś różnice, że 20 lat temu studenci może byli nieco bardziej zamknięci, nieśmiali, dzisiaj są bardziej tacy otwarci? Widać też takie jakieś socjologiczne aspekty w ich zachowaniu, w ich charakterach? Doszukałbym się różnicy, która nie wiem, czy do końca uderza w ten obszar, o który pani pyta. Ale dzisiaj są bardziej zapracowani, częściej niż kiedyś, muszą wspomagać się finansowo jakąś aktywnością zawodową. No i to rzuca może cień, tak to nazwę może niezbyt ładnie, ale w tym sensie, że to ogranicza też w jakiś sposób ich aktywności pozaakademickie, bo okazuje się, że no nie ma czasu na różne rzeczy. Między innymi właśnie ta kwestia aktywności koła wymaga sporego, no jednak poświęcenia tego czasu wolnego, którego nie ma tak dużo. A jeszcze ta praca gdzieś tam w wielu wypadkach, znacznie częściej stykam się z, mogę chyba tak najogólniej powiedzieć, że większość studentów, z którymi mam zajęcia, pracuje. Więc jest to trochę też dowód na tą aktywność, o której wspomniałem, że oni biorą sprawy w swoje ręce, są samodzielni, zaradni. To wszystko są fajne cechy i zalety. Ale trochę z żalem jakby, tak nieco mi ich żal w tym sensie, że muszą pracować, choć niektórzy z nich po prostu chcą. Jest to dla nich też wyraz takiej no, samodzielności, zaradności właśnie. Jest to jakby atut, że mają te swoje pieniądze, ale część no, ich aktywności takich powiedzmy rozrywkowych gdzieś już może mniejsze ma pole w tym niż bagażu kiedyś. Czasu wolnego niż kiedyś, tak. No właśnie, bo mówiąc o pracy, mówiąc o studentach, mówiąc o tym, że są oni coraz bardziej samodzielni, mają coraz więcej obowiązków, musimy też pamiętać o ich zdrowiu psychicznym. I dlatego właśnie współpracujące z nami studentki Weronika i Natalia postanowiły sprawdzić, jak to jest ze zdrowiem psychicznym studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego, czy potrzebują na przykład większego wsparcia z tego zakresu. Czy uważasz, że uczelnie powinny oferować więcej wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego studentów?
Uważam, że tak, ponieważ często jest tak, że studenci nie radzą sobie z natłokiem materiału, z nawałem nauki, stresują się egzaminami, mają też własne problemy, z którymi muszą się mierzyć na co dzień. Klasyką jest chyba, że większość studentów czuje głęboki stres, ale czy trzeba jakiejś większej pomocy, to nie mam pewności. Myślę, że sobie wszyscy z tym jakoś radzimy, ponieważ do tej pory wszyscy studiujemy. Myślę, że jak najbardziej takie organizacje powinny gdzieś tam, jak uczelnia, powinny wspierać studentów w takich sprawach. Tak, bo uważam, że nie wszyscy mówią, co im leży i nie każdy wie i można tak łatwo zranić kogoś. Może, żeby ta pomoc była bardziej dostępna, bo pojawia się czasami na stronie parlamentu, wydaje mi się, albo na stronie uniwersytetu, że są takie formy pomocy, ale żeby to na przykład było bardziej dostępne. Czy uważasz, że uczelnie powinny oferować więcej wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego studentów? Myślę, że tak, że to jest akurat taki temat, z którym no, większość ludzi się boryka, więc powinna być tutaj jakby większa dostępność do tego tematu. Myślę, że to jakby wyszłoby i na lepsze studentom, na lepsze też uniwersytetowi, ponieważ wiadomo, że zadbani studenci, szczęśliwi studenci, to jest zawsze jakaś wartość dla nas, dla uniwersytetu, dla całego społeczeństwa. O, tutaj zdecydowanie tak. Myślę, że powinno być więcej godzin, powinno być to bardziej nagłaśniane, że mamy takie możliwości i ogólnodostępne. Myślę, że tak. Dlatego, że jest wiele sytuacji takich, które no jednak niestety studenta załamują albo nie mogą sobie z nim poradzić ze względu na tą różnicę w zajmowanym stanowisku. Oj tak, zdecydowanie. Myślę, że jakiegoś różnego rodzaju udostępnianie zdjęć czy może wywiadów ze studentami, którzy oczywiście chcą odnośnie zdrowia psychicznego, ich jakiejś historii. Wydaje mi się, że takie spotkania albo koła byłyby bardzo potrzebne. Spotkania otwarte z psychologiem dotyczące na przykład walki z depresją czy z różnymi zaburzeniami, to jest wciąż temat gorący i warty dyskusji, ponieważ mimo tego, że o tym się mówi dużo, to wciąż są problemy i myślę, że one będą po prostu tylko narastać. A pan co sądzi na ten temat? Mają rację studenci? Jeżeli zgłaszają ochotę, czy że tak to nazwę, potrzebę, żeby takie oferty, usługi, czy jak to nazwać, żeby to było bardziej dostępne, no to myślę, że to jest wskaźnik tego, że nie zaszkodzi. Tak? Gdybyśmy coś takiego im zaoferowali. I tutaj stawiamy kropkę, jeżeli chodzi o nasz dzisiejszy UZ Navigator. Gościem był dr Artur Kinal z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dziękuję bardzo za dzisiaj. Dziękuję bardzo za rozmowę i spotkanie. Dziękuję. Dziękujemy. Do zobaczenia, do usłyszenia za tydzień. UZ Navigator. Cotygodniowy przewodnik po Uniwersytecie Zielonogórskim. Mówimy o tym, co każdy student wiedzieć powinien. UZ Navigator. Jesteś u celu.